Cześć widzowie, widzimy się dzisiaj w kolejnym odcinku na dzisiejszym dniu. Jednak plany mi się zmieniły, pada, więc na piłkę z kolegami nie idę, więc mam czas, aby nagrać chapter 4 Security Breach, czyli trzeci zakończyliśmy, to wiemy. A na razie, kontynuujemy przygodę w Pizzaplexie. Odcinek dzisiejszy pierwszy dopiero co wleciał, a ja już się biorę za nagrywanie drugiego. Robiłem tę małą przerwę, żeby pograć w GTA. I w sumie też, żeby to wrzucić. I w sumie tyle. Zaraz gramy dalej. Zobaczymy, ile ten odcinek będzie trwał. Pierwszy trwał 18 minut. Ten może tak 20, 25. Zobaczymy, jak to pójdzie. I jutro nie wiem, czy będzie film. Wszystko zależy od dzisiejszego. Jak to będzie. An. Mam poziom baterii niski. Podłączymy, sekunda. Dobra. To tak, Cupcake, czyli boss ostateczny Security Breach'a i w sumie każdego FNAF'a. On za wszystkim stał, uwierzcie mi. Finally, bet I can use the mask again. Nie wiem, czy to tak dobrze. Że tam ludziom nie wchodzę w szczegóły życia. A może powinienem? Idzie tam. A nie, bo one stamtąd wychodzą. Tak, stamtąd. A jestem Kasi, spierdalaj to. O, prezencik. Tu jeden idzie. A skąd wiem, że stamtąd wychodzi? Bo te kable wszystkie tam prowadzą. O. A to śmietnik, okej. Okay. Tutaj są lagi, czyli tu przechodzimy. Wiedziałem, że w kiblu coś będzie. Air Fox i Mask. Może być. O, trzy już tą. No jednak nie. Nie tak. Tak zrobimy, o.
Mam tu trójkę, bo mam przejebane. O kurwa. No mam. Kurde, te kabelki są ciężkie jak są trzy, albo po prostu jestem debilem. Jest to jakaś opcja. Bardzo prawdopodobna. I to bardzo... Dobra. Szkoda. Ciekawe, czy jak przejdziemy przez te drzwi, to najpewniej są te drzwi, mam wrażenie, bo one się nie otwierają, jak do nich podchodzę. Czy będzie chapter 5? Tu nas nie informuje, który mamy chapter. Po prostu zmienia się, ty nawet nie wiesz, kiedy domyślę. No ale w sumie. A dobra, zobaczcie sobie jak Lego mamy, nie? Bo teraz mam Lego przy sobie, tu obok mnie stoi. Lego na przykład FNAF, nie wiem czy jest, czy nie wiem, ale wyobraźcie sobie takiego FNAF, na przykład Security Bridge, albo 3-4, na przykład FNAF 4 ta sypialnia cała i tam dwa animatrony, to by było dobre, nie wiem, i ten, Crying Kid, Ivan Afro, no, nie wiem, na przykład scena z FNAF 1, albo 2, z obu, nie wiem, biuro z FNAF 3, nie wiem, Scooping lub FNAF 5, nie wiem, FNAF 6, biura albo ta główne pomieszczenie, FNAF UCN biuro w sumie, bo tam nie wiem. Tak jakby z FNAF Security Breach, nie wiem, główne lobby, patent service, pokój Freddy'ego, wszystko. Change my mind, to jest zajebisty pomysł. Naprawdę, ja... to ma potencjał. Albo tylko ja tak sądzę. A według mnie to ma naprawdę duży potencjał. Jakie stworzyć takie Lego FNAF. Na przykład w FNAF-ie jeszcze tego Duin można zrobić to główne lobby, nie wiem. Doktor Kuchni na przykład, nie wiem. Monty Golf, co jeszcze było? No to dużo rzeczy, pewnie jeszcze coś znajdę. Jak będę grał, co można tak przerobić. Nie będę zdziwiony. Brunciki pewnie nic nie daje, więc nie będę zgiął. Po się nie. I dawaj to. O, teraz jest inne, dobra. Byle nie zablokować babeczki. A. To idzie prosto. Tu ominiemy to tak. A to obejdziemy tak. Jest. Jednak tutaj maka. Przechodzimy. Loading, dobra. No, helpi. Coś czytuję? To jest help. To jest chyba helpy. Helpi, helpy, już nie wiem jak mówić. Bo jak gramy tutaj w... Bo tu jak gramy, to on chce nazwać go helpi przez i. A chyba oryginalnie to był helpy przez y. Good job, technical. Server room. Kurde. Mam przykład taki server room zrobić. Czek. Jeszcze... nie wiem, z tego coś na Security Beach Lego, nie wiem, zrobić tam, nie wiem, pewnie coś wymyślę, zobaczy się, ale to było zajebiste po prostu. Takie big boy, no, dobra, i wracając. Why can't I remove the mask? It's stuck to my head. A pewnemu panu o imieniu William Afton coś innego zostało. I nie na głowie. Tylko jemu został cały strój sprężynowy. Wiadomo, o kogo, o co chodzi. A nie, później załatwimy się to. Bło, fajnie to wygląda. Ale to jest naprawdę dobrze zrobione. Ciekawe, jak to jest zrobione. Nie wiem, że może tu jest po prostu drugi świat, nie wiem. Bło. Nie, ale to jest naprawdę zrobione. Bardzo ładnie. Stilul? Naprawdę fajnie. Oceniam nawet na razie 8 na 10. Czemu nie 10? Bo nie wiem jak to się skończy. Nigdy przed końcem nie podam pełnej liczby. To musimy znaleźć. Muzyczka... dobra. Muzyka, dobra. Gitara Gwiazda Błyskawicza. Teraz dajemy moje, jak to było w Killerze, nie wiem czy ktoś oglądał.
Moja gitara. No lunch bez gitary to jak lipski bez siary. Gwiazdka i błyskawica. No, widać nas tu. Ja mam tą maskę na ryju? Widać, tak, mamy. Fajnie to wygląda. Ty. I drzwi kolejne. That rabbit thing's back again. You said it was safe here. Wiedziałem, że ten dźwięk nic... A, że możliwe, że jest możliwe. No tak, robi sens. Wiedziałem, że to coś wróciło. A matki ściągnąć nie mogę. Po co ja do niego idę? Kurwa, zamknięty. To mnie zabije. Gwiazdka, błyskawica, strunka. Gwiazdka. Błyskawica. Tu jest ten Andrzej i strunka. Błyskawica i strunka. Gitara. Anomalitekę, dobra, mamy. Spierdalamy! Jedno cię, Andrzejku, ja idę. R1. A mamy tu przejść bez maski? A z maską już też nie mogę wrócić. Okej, robi sens. Myślałem, że tam coś jest, a tam jest tylko coś zniszczone. Czyli coś jest. A ja myślałem, że coś żywego. A, tylko starboard. To chyba znaczy, że jesteśmy już na Doxy Railway. Te opony, nie wiem, nie mówią mi gdzie indziej. To jedyne wyjaśnienie. O, helpi. Wczytujemy coś. A to nie wygląda w sumie ta część nie wygląda na taką zignowaną. To wygląda tak jak przejście techniczne takie. Trochę bardziej zapyziałe. Znaczy są rzeczy, które są zniszczone na maksa, ale to wygląda nawet okej, tak. Zwykłe przejście techniczne, trochę mało używane i trochę, które już się trochę zaczęło gnić, tak powiem. O, jest dużo wczytuję. No, normalne przejście. To też wygląda normalnie. Coś, prezencik, no. Idziemy prosto. No to już trochę gorzej wygląda, ale to nawet wygląda tak... Kible. Kible musi być teren. O, nie ma. No to... Princess Quest, tylko taki trochę rozpiżony. No, zapis. O, Roxy. Poor Roxy. Huh? Who's there? You can't hide from me. To jest ten z trailera, to było. Gregory. No! Jak wyskoczyła, jak... O, to też jest z trailera. Gregory Dunn. Gregory, are you there? Oczywiście, że nie. Cassie, I'm okay. I found a spot to hide. Turn off the notes in the salon to follow. Tak, wiem, że muszę wyłączyć wszystko. I co pobiegło? A to tam muszę iść. A, tu jest security note. Idziemy jej poszukać. W sensie security note. A idziemy za kabelkami. No chica! Na chuj ona tu! Niepotrzebna tu. O. Obraz jakiś? Używamy? I can't get the mask off again. A, jeszcze zablokowano mnie. Super. O, tu mogę zdjąć maskę. Dawaj. Nie, I don't safe with you. I don't czuję safe. Tu będzie trzeba pewnie kolejne wyłączać. Nie bez powodu nam to tutaj dają. Morda! O, zapis, ładnie. Eyeballs! Really? No. Gross. Dobra, biegniemy. I am speed. Jestem prędkością. Pierdalek po matku, co? Tu jest kolejne. Okej. Nożyczki. Bardzo miło. I to znowu. Na jak?
Panie Jasnowidzu Jackowski, jestem lepszy. No, użyj tego. To nie to! O kurwa. No to trzeba użyć, dobra. Roxy, Chica. Roxy jest. Próbujemy. Chica, nożyczki, to. Dobra, teraz Chica. Chiquita. Tu jest Chiquita, dobra. To nie jest. Dobra, jeszcze nożyczki i oczy. Nożyczki są? Oczy. Szybko, oczy. Tu były oczy. Nie, tu gdzie oczy? Oczy, kurwa. Tu są. Tu jest ich do wyboru do koloru. Puściło mnie. Kurwa, szybciej. Tam idziemy, dobra. Tu musi być to do wyłączenia. Albo to po prostu. A mogę zajmować maskę. No, the bridge. Zbagowała. To są drzwi zamknięte. To jest głupie, co robię. Ja wiem. No. Sika się do... Kurwa! Mogłem nie podchodzić? Mogłem. Podejdę w matce, bo to jest dziwne, że ona tak leży. No bo to jest po prostu tak, po prostu dali mi już spokój. Są dwie opcje. Która jest prawdziwa? Napiszcie w komentarzu. Nie, bo już nie, jeszcze nie kończę. Zapis był, na pewno był, a to też była cała scena, jak ona idzie. Ja przytrafię wszystkie sceny, pamiętam, ja kurwa, mądry jestem. Łobot. A ostatnio, dzisiaj w sumie przed nagrywką, patrzyłem na pierwszy film na tym kanale, który brzmiał Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Czyli po prostu nagrałem jakąś grę ze sportami, kiedy były konkurencje olimpijskie. To jak mój głos się zmienił, jak ja patrzyłem, to ja miałem taki piskliwy, tego chyba nie umiał odegrać. No, dzień dobry. Może nie aż tak, nie umiem tego odegrać. No ale w sumie rok robi swoje. Bo to było ponad rok temu, to było gdzieś w lipcu albo czerwcu. Wtedy załokładałem kanał. No teraz... Bo nie Minecraft. My sobie tu zwiedzamy Pizzaplex, a ja nie wiem co robię. No to skąd odpadło? Tak, gdzie ja jestem? Chyba nie pamiętam już. A. Spróbujmy w masę podejść do tej kurwy. To głupi pomysł. A nie ma jej. Może nie wyłączyłem tego jeszcze? No nie wyłączyłem, okej. Okay. Teraz sprawdzimy. Nie. Ona tu tak po prostu leży. I jak podejdziemy, to nas zabija. Myślałem, że coś się da. Da, tak na serio widziałem na YouTubie, że da się jej naprawić dziób, tylko nie wiem jak. Ale nam jest nie dane, przynajmniej mi, naprawić jobu. Trudno. Dupa. Dobra. No to lecimy dalej. Chyba zaraz, nie wiem czy będziemy kończyć za chwilę czy nie. Godzina jest 11:15 za minutę. To jeszcze zrobimy sporo, myślę. Myślę, że jeszcze. My zaczynaliśmy odcinek u Chiquity. Chiquita seniorita kręci mi... Nie wiem co. Nie mam pomysłu. Chiquita seniorita kręci mi... Zdzicha. Nie wiem. Nie będę piosenkarzem ani pisarzem.
dowiem, kim mogę być. YouTuberem, a nie tym jestem. Chujowym, bo chujowym, ale jestem. Ech, dystans do siebie, to się szanuje. Kiedy mówisz komplementy samemu siebie, bo nikt tobie ich nie mówi. Hello darkness, my old friend. I come to with me you again. Ech. Dobra, czyli tam raczej nie podchodzimy. Tam jest, cika nie jest bezpieczna. Do niej nie podchodzimy, ją trzeba jebać prądem. Albo potrącić samochodem, nie ponieść żadnych konsekwencji. Ty idź się tam, spierdolnij. O kurde, 4! Ale chyba nie jest to proste. Trudne. To do końca. I teraz tak. To. Dotąd. To. Dotąd. I to. No i łatwo. A my wróciliśmy do salonu. A, bo ja jeszcze muszę wyłączyć te security note. Dobra. Jestem trochę niemyślący. Ale to nic nowego w sumie. A żeby nie iść naokoło, to dobra. Gwiazdka do gwiazdki, to tak pójdziemy. Dobra. A nie. Może jednak nie tak. Delayed. Dobra. Kurwa. Ciężkie to. Dobra. Myślę, że to będzie tak. No ja nie wiem po prostu. Ciężkie to. Tak. A, dobra, już wiem. Znaczy nie wiem. Ja tutaj mogę pójść tu. Kapitami tu. No z dzichu. Zgubić note. Matka, matka. Spierdalaj, kutasie. I co? I co? I gówno. Nic mi nie zrobisz. No może zrobisz. Czemu ja słyszę znowu tego parafiana, żeby nie powiedzieć kutasa? Monty, daj mi już spokój. Please? Dystans 6 stóp? Czy to jest nawiązanie do pandemii? Nie wiem, nie wiem, czy to jest nawiązanie, czy to jest tak po prostu. Ja idę do przodu. Drzwi. I jeszcze jedne drzwi. Ale mat nie mogę używać. I kolejne drzwi. I schody na dół. I drzwi. I don't hear anything. I hope I'm not too late. A, dobra. Ło, znowu to ładuje helpy. Helpy. To jest helpy? Helpy? Nie wiem. Helpy. Dajmy już po prostu. Dobra, idziemy na dół. Ten, 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 ten. Oto chwilę, okay. Czyli coś rozwalonego. Idziemy. Idziemy tu. Jezu, jaka długa ta drabina. My już jesteśmy chyba na poziomie 3, nie wiem. No Monty, serio? Monty? No też jestem zdziwiony. No krokodyl wrócił do naturalnego środowiska, będzie tu pływał. Cieć. O, ruszać się nie mogę. Halo? O, mogę. Cieć będzie tu pływał mi. Pływał, pływał. Nie ma. No, łatwo. W sumie nie dopadnie. Mi się zesrał, jakby mnie dopadł. To do końca. Ale szybko leci. I tak samo szybko wraca. Ja chyba dam radę. No. Ja trochę przechodziłem.
No, nawet trochę za dużo. No. Tu też będzie ten kutat. Ale zajebista afro ma. Akurat stylówę to szanuję. On tam jest na końcu. Doskoczę tam. O nie, tu muszę zrobić w wodzie. To ja poczekam, aż pan pójdzie na koniec, nie? Bo nie będę ryzykował własnym życiem. Dobrze, to? Dotrę tutaj. Kamer nie mam, no bo to nie jest Fast Watch. Nie wiem, czy czekać, czy to robić. On tu się skrada. Mam wrażenie, że on tu zaczął. Bo ja tu nie sięgnę, ja muszę być w wodzie. Sprawdźmy, czy on tu przyjdzie. Poczekam tak minutkę. Dobra, chuj! Kurwa, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. Szybko. Cofaj się! Kurwa! Nie dobrze, nie dobrze, nie ma chuja we wsi. Zdążyłem! Jestem zajebisty. Prąd, dobra, drzwi. O kurwa, mon. Aj, chuj ci prądu do wody dodałem. No liczę, że już się wyłączysz na amen. Top się. No, jesteśmy dalej. O, helpi. Trochę się stresowałem, bo to... I teraz po schodach. Jezu, ile my... Patrzymy, ile my musimy być. Jakaś kolejka, czy cholera wie co? Maska? A nie, nie mogę jej użyć. Czyli nie maska. A w dół? W dół też nie. Ale tu. No tu nic nie ma. A. Pewnie tam. No tam coś widzę. Ale tam się dostać nie mogę. Co ja mam zrobić? O. Co tu? A, tu jest drabina, dobra. No tak, w sumie... Byliśmy na dole, to trochę logic. O Jezu, ciemno tu. Widzę, że macie bardzo ciekawe procedury budowlane. Wygląda to jak typowa polska budowlanka, ewentualnie radziecka myśl techniczna. To procent wypadków fatalnych jest spowodowane człowiekiem. A, nie to. Ale tam było widać, że no człowiek spowodował to. Ruska myśl techniczna i ta dziecka. Wchodzimy przez jakąś dziurę. Ło. Myślałem, że nie żyje. Ale nie mogę maszki używać. O, raceway, dobra, dosadliśmy, koniec gry i zapis. Are you okay? Nie. I might be able nie żyję, to get a dobrze. Signal if I head deeper into the nie żyję, wracamy. Nie, wrócimy. Chuj, jakoś się wróci. Prezent? No. Roxy Raceway. A tu nic nie ma. O, maskę, o. Jest to się, maskę mam tak parę. A jeden Moon Mask. Ale poza tym to nic tu nie ma. A tędy muszę iść. Do you need assistance? Nie, I don't need that. Do you need assistance? Do you need assistance? I dobrze ci to. Dawaj tą głowę, mogę ci ją zajebać. Co ci ludzie ci nachalniczą. Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy? Nie wiem gdzie jestem, nie wiem co robię, nie wiem jaki jest sens mojego życia. Aha. O, widlak, okej. Robimy. Myślę, że to najpierw zrobię. Roxy?
się wyda. Ja tu nie ma. O nie, ona tu idzie, ona tu idzie. Nie wiem, intercom. On tu idzie, ona tu idzie. Ja chyba już mam to tam zaciągnę. Teraz tu. Tak, jestem tutaj. To trochę wygląda jak FNAF 3. Trochę bardzo. Dobra, ona mi to otworzy. Bijemy. Zapisik, bardzo miło. Bardzo miło poznać, jak Kasper. A pan? Gregory? A co my tu mamy? Air Baby Plush. Plush Baby. To się nic nie dowie, Air Baby Plush czy Air Plush Baby. No tu też jest. Ta sama śpiewka. A te drzwi muszę otworzyć, to ja muszę tam trochę doprowadzić. Idź powoli, powoli. Bo jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Over here. Drzwi otwarte. Wracam. Czasami a mnie patroniki są przydatne. Menu jakieś? To chyba del chipa menu. O kurwa. Go kat. Panie. Fu. No. No i wchodzimy. Dobra. Jakby to zrobić? Myślę, że to dajemy daleko. Gokart to trochę się mnie zląkał. Tak troszeczkę. Dawaj do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. To do góry, to do góry, to do przodu. To do góry, to do przodu. To do góry, to do przodu. A ten jeszcze, kurwa. Kurde. Trochę wjebałem. Ale to nic nowego, ja wszystko umiem wpierdolić. Jak polscy budowli... jak polska budowlanka. Ciśnięcie po polskiej budowlance, kocham to. I po to za dzieckich myślach też myślę. Dobra, dawaj, 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 dobra, no nie. Okej, okay, dało radę. Idziemy. O kurwa! Co? Co, co? 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 Co kurwa? Pro! What the fuck? Właśnie mi mózg eksplodował. Wy mi mówicie, że Roxy mnie oszczędziła? Tu jest dobra? O, zapis, dobra. Będziemy kończyć. Tak, chyba lepiej. O, zajebiście. Nie, spierdol się. I can. What happened here? It looks like the whole place fell in. Something tunneled out. Broke everything. A, tunel dał, czyli tam Grafton. Nadal mam wierzyć, że to Gregory? Coś mi to śmierdzi. Wyłączanie obrony. Ciągnie mnie na dół. W ogóle do tego pizzapleksu mnie ciągnie. How is that supposed to help? There's no time. I'm fine. Fine. Am I even close? There's no time, I'm fine. Where are you? This place is huge. Down there. Single under the raceway. Under the raceway. Under. Nadal mam wierzę, że to Gregory. On jest pod. There? On jest pod raceway. Każe nam wyłączać ochronę. No to nie jest podejrzane. Dyskadena od Security Lockdown. No zajebiście. Wiecie co? Ja w tym miejscu bym skończył. Dobra. O, bo oni Bowland Fathers, bardzo okej. Dzięki, help. No, w następnym odcinku Bonnie Bowl i Fazer Blast, jak słyszeliście. A na dzisiaj, ja kończę, dziękuję wam, to chyba będzie najdłuższy odcinek. Jestem zaskoczony tym, że Roxy nas nie zabiła. Ale na razie, żegnam się z wami, liczę, że wam się podobało. Życzę wam miłego dnia, tygodnia, milenium i chuj wie jeszcze czego. A na razie, żegnajcie i do zobaczenia w najbliższym.